Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na drugi odcinek kariery łódzkim klubem sportowym w trybie hardcore. Tutaj na początek przypomnę kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał. Po drugie, jeżeli macie ochotę, wpadnijcie na nasze media społecznościowe, linki są zawsze pod każdym odcinkiem. Po trzecie, kariera ŁKS-em na dobre wystartuje za około 3 tygodnie i wtedy już odcinki będą się pojawiały niemal codziennie. Teraz jeszcze musimy skończyć łowcę pucharów. Ale jak tylko mam czas, to do tego ŁKS-u wracamy. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o stronę hardcore, jak to wygląda, jeżeli chodzi o technikalia tej kariery, więc wszystko już wiecie. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak wygląda skład ŁKS-u. No niestety, widzimy, że jest duże zainteresowanie panem Pirulo i nie jest to nic nadzwyczajnego. Ja nie mam wpływu na transfery. Jeżeli wpadnie za niego dobra oferta i dyrektor do spraw sportowych razem z prezesem postanowią sprzedać Hiszpana, to nie będę miał nic do powiedzenia. Muszę zakładać, że taka sytuacja niestety nastąpi. No ale zobaczymy. Zobaczmy, co my tu mamy na początek. Mamy uaktualnienie profilu kibica. Oni oczywiście chcą tego, żebyśmy wygrywali z Widzewem, Legią, jeżeli uda się na nich trafić. Na razie jest taka szansa tylko i wyłącznie w Pucharze Polski. Tu mamy naszą strategię i mówiłem o tym, że mamy w tym sezonie być w górnej połowie rozgrywek, ale już w kolejnym trzeba awansować do Ekstraklasy, także na pewno nie będzie łatwo. Mamy tutaj też ostatni rok kontraktów dla trzech zawodników i bardzo mocno musimy się temu przyjrzeć. Tu jest niejaki Kelechuku i Torti. Ja myślę, że z nim będziemy kontrakt chcieli przedłużyć. Widzę, że on nie ma klauzuli, dlatego niech dyrektor do spraw sportowych zacznie im jemu tutaj ten kontrakt przedłużać. Jest jakiś Jowin Radziński z rezerw. Nad tym zawodnikiem jeszcze się zastanowię. No i tu mamy jeszcze juniora Michała Nowakowskiego, też do rozpatrzenia. Okej. Taktyka taktyką, to sobie jeszcze ogarniemy, zakładam, że w kolejnym odcinku. Mamy zgrupowanie w Wiśle. W porządku, niech i tak będzie. Sparingi, słuchajcie. Mamy Koronę Kielce, Lechię Gdańsk, Stal Mielec i Górnik Polkowice. I ja myślę, że ja sobie to zostawię, że nie będę tutaj kombinował, tylko dorzucę jeszcze jeden sparing między spotkaniem ze Stalą Mielec a meczem z Górnikiem Polkowice. Przydałby się jeszcze jeden mecz towarzyski. Dajmy tutaj w sobotę. Może spotkanie z jakimś klubem zagranicznym, niech to będą, nie lubię grać z rezerwami. Dajcie mi jakiś, kurczę, normalny klub, na przykład Arminie Bielefeld, Breszcie, o, Breszcia może być. Lubię włoską piłkę, więc będzie to pasowało, o, i elegancko. Więc tak to, słuchajcie, wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o takie tematy wstępne. Przyjrzyjmy się naszej kadrze. Mamy dwóch bramkarzy i to jest Hubert Idasiak, bramkarz 22-letni, wychowanek Pogoni Szczecin. Pamiętamy, że on kiedyś był w Neapolu, teraz wraca do Polski, do ŁKS-u, no ale myślę, że numerem jeden będzie Aleksander Bobek, niezwykle utalentowany golkiper. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o ligę drugą, znaczy drugi poziom rozgrywkowy, czyli Betclic pierwszą ligę, musimy mieć na boisku przynajmniej jednego polskiego zawodnika U21 i to będzie prawdopodobnie Aleksander Bobek. Coś mnie katar bierze, przepraszam. Dobrze, obrona, słuchajcie, obrona, czyli tak, Lewand Gulen to jest środkowy obrońca ze Szwajcarii z paszportem tureckim, 30-letni piłkarz, wychowanek, grasshopper Zurich. Grał kiedyś w Miedzi Legnica. 27 spotkań. Gra głową, krycie, odbiór piłki. Średnio bardzo mocno to wygląda, ale ja muszę sobie przewartościować te moje atrybuty, bo gramy w pierwszej lidze polskiej, a nie w ekstraklasie. Na lewej stronie mamy Antonio Majcenicia, czyli człowieka, który lewą nogą operuje, wiadoma sprawa, to jest wychowanek Lokomotywy Zagrzeb. Piłkarz, który przyszedł do nas z słoweńskiej Rogaszki. W porządku. Zobaczmy. Dośrodkowanie ma dobre. Dobre podanie. Dobra szybkość i przyspieszenie. To jest takie główne, to są takie główne elementy, którymi on się wyróżnia.
Tu jest jeszcze zawodnik z Litwy i to bardzo dobry piłkarz. Tutaj na pewno będzie to piłkarz pierwszego składu. Po pierwsze, reprezentant swojego kraju. Po drugie, odbiór piłki na poziomie 16. Rzadko się to widzi, szczególnie w pierwszej lidze. Także tu mamy gościa, który pewnie na środku obrony będzie występował, bo też jest, co by nie mówić, bardzo wysokim piłkarzem, tak? Dobra skoczność, no ta gra głową mogła być lepsza, ale myślę, że on sobie tu poradzi. Także tu, jeżeli chodzi o tą lewą stronę obrony, mówiąc o, oczywiście, bo będziemy prawdopodobnie grali ustawieniem zbuduj własny styl i prawdopodobnie będziemy bazowali na 4-3-3, no to on tu po tej lewej stronie będzie grał. Więc jakby tak wstępnie, tak? Bobka mielibyśmy na pewno na bramce i na pewno tutaj Skinasa mielibyśmy na lewej stronie obrony. W środku oczywiście, tak? Z tych dwóch środkowych obrońców on by grał po lewej stronie. Nie wiem, kto będzie grał po prawej jeszcze, ale zobaczymy. Co mamy dalej? Dalej mamy mogącego grać i na skrzydle, i w obronie Aleksandra Pawlaka po prawej stronie. Zawodnika, który średnio sobie radzi w defensywie. On jest wypożyczony z Wisły Płock. Ale jeżeli mielibyśmy myśleć o prawym ofensywnym obrońcy, to nie byłaby to, myślę, głupia opcja. Ale jeszcze zobaczymy. Jest Mateusz Kupczak. To jest taki typowy defensor, ewentualnie defensywny pomocnik. Potrafi też dobrze podać, potrafi tą piłkę rozprowadzić. Jest też wysokim zawodnikiem, więc sądzę, że będziemy raczej jednak z niego korzystali tutaj na prawej stronie środka obrony. Czyli mielibyśmy tutaj Skinasa i Kupczaka, tych dwóch naszych obrońców. Jest Piotrek Głowacki, który prawdopodobnie będzie rezerwowym na ten moment. 32-letni wychowanek Promienia Opalenica, bardzo doświadczony piłkarz, więc w porządku, na pewno nam się mocno przyda. Mamy Kamila Dankowskiego, oczywiście też bardzo doświadczonego piłkarza i chyba to on mimo wszystko byłby tym grającym po prawej stronie obrońcą, tak? Bo jest dobry w defensywie, potrafi też piłkę dośrodkować, ma niezłe parametry fizyczne. To oczywiście piłkarz z przeszłością w Ekstraklasie, wychowanek z Wrocławia. Czyli tu Dankowski byłby tym prawym obrońcą. Zostaje nam lewa strona, więc tu ewentualnie moglibyśmy rozpatrywać albo Antonio Majcenicia, albo Iwana Michajlewicza, 22-letniego Chorwata. On mi raczej wygląda na środkowego obrońcę. Chyba pójdę w Majcenicza. Chyba tak będzie wyglądała moja linia obrony. To tak na szybko, prawda? Jeszcze zobaczymy, co dalej. Okej, środek pomocy, słuchajcie. Maksymilian Rozwandowicz, bardzo, bardzo doświadczony defensywny pomocnik, który też może grać jako środkowy obrońca. 142 gole dla ŁKS-u, wychowanek Widzewa. Ale myślę, że to jest jedyna słuszna opcja, jeśli chodzi o defensywnego pomocnika. Problemy będą w środku pomocy, bo tu nie mamy zbyt dużej głębi. Jest oczywiście Michał Mokrzycki, kolejny raczej defensywny pomocnik, wychowanek Korony Kielce. No i mamy oczywiście takiego ofensywniejszego gracza z przeglądem sytuacji, z rozegraniem, czyli Jorge Astalueja, piłkarza, który jest wychowankiem Barcelony, więc to by wyglądało prawdopodobnie w ten sposób, z tym, że Astalueja grałby wyżej. Nie wiem, jaka rola jeszcze, nie wiem, jak to ustawię, na tym się skupimy w kolejnym odcinku, ale na razie tak to sobie układam w głowie mniej więcej i tak to prawdopodobnie by wyglądało. Maksymilian Sitek, to z kolei ofensywny skrzydłowy, wypożyczony spod Beskidzia, wychowanek Legii Warszawa. No nie ma tu jakichś takich wielkich atrybutów z żadnej ze stron. Jest Hussein Balić, czyli prawdopodobnie nasz kolejny podstawowy piłkarz, lewy skrzydłowy, z kapitalną szybkością, przyspieszeniem, niezłym dryblingiem. No tylko pytanie, na jakiej my tu, w jakiej roli byśmy chcieli widzieć tego zawodnika, jednak chyba jego szybkości nie będzie sposób przecenić. Dalej, Andreu Arasa, 25-letni Hiszpan. O, kiepsko, kiepsko tutaj wychowanek Rapitenki, był też w Barcelonie bardzo krótko. Mamy tego Keleczuku i Betortiego, z którym chcemy przedłużyć kontrakt, mogącego grać po obydwu stronach wychowanka Escoli Varsovia. No i jest ten Pirulo, prawda? Czyli zawodnik, który byłby doskonałym odwróconym skrzydłowym albo schodzącym napastnikiem z prawej strony. Tylko pytanie, czy z nami zostanie. No i Stefan Feiertag, wypożyczony z FC Blau Weiss Linz. To jest nasz jedyny napastnik,
z wykończeniem akcji kurwa 9. Problem. Mamy tu problem, ale tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. No może dyrektor sportowy sprowadzi mi paru zawodników. Nie mamy skautów. No tutaj jeżeli chodzi o skautów, to ja będę musiał prawdopodobnie poczekać. Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek ze sztabu będzie ich tutaj zatrudniał. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z transferami i kontraktami. Ale tutaj ja bym chciał, żeby ktoś mi tego skauta jednak zatrudnił. W tym momencie za zatrudnianie skautów odpowiada Janusz Dziedzic. Więc mam nadzieję, że on coś tutaj, wymyśli. Oby tak było. A nie powinien to dyrektor techniczny się tym zajmować? Przypadkiem? Nie mamy. Dobra. Niech będzie. Poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy, widziałem, 7 trenerów aż. A możemy... Zobaczcie, ile mamy trenerów. Wow. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Ale tu oczywiście ja tych zadań nie przydzielam, więc poproszę, aby zrobił to asystent. W porządku. Przyzwyczaiłem się, że sam to robię i chciałem to zrobić, ale zapomniałem, że to jest tryb hardcore, więc tutaj tylko i wyłącznie asystent może to zrobić. No i jeszcze sobie oczywiście zerknijmy do drugiego i trzeciego zespołu, bo tu mamy talenty. Mamy Antoniego Młynarczyka z wielkim potencjałem chłopaka, którego już od razu przesuwam do zespołu seniorskiego. Mamy tutaj również Oliwiera Sławińskiego. No jak my bardzo potrzebujemy napastników, nie muszę o tym mówić i dlatego on też powędruje do pierwszej jedenastki, nie jedenastki, kadry. Jędrzej Zając. Tutaj też bardzo ciekawy piłkarz. Na razie go sobie zostawimy. I Ricardo Gonsalves. O! Też może nam się przydać ten chłopak. Czyli już nasza kadra by się troszeczkę rozciągnęła. I to bardzo dobrze. Jeszcze tutaj zajrzę sobie na pewno sam. W składzie trzecim mamy Piotra Kleinerta, defensywnego pomocnika. I on też może być wartościowy. Dlatego, że my nie mamy środkowych pomocników. A jak to tu wygląda? No właśnie, jak to tu wygląda? Wiktor Kościuk. Mamy Japończyka Yuya Kamona. No i on też chyba się nam przyda. Zobaczymy, jak bardzo. Mikołaj Lipień, Mateusz Wysokiński i Jakub Pawłowski. Tu będę musiał pewnie kogoś dobrać, bo ta nasza głębia składu w środku pola jest bardzo, bardzo kiepska. No ale zobaczymy. U19. Wow. Franciszek Saganowski. Wow. Wow, wow, wow. Tu mamy do czynienia naprawdę z wielkim talentem. Naprawdę z wielkim talentem. Niski chłopak, ale mogący troszkę poszaleć na prawej stronie. I mamy tu jeszcze Alana Siwka. No to też jest dobry chłopak. To jest prawe skrzydło. Albo napastnik. Też może się przydać. Ale fajna ekipa. Młodziutka. No, tutaj jeszcze muszę pogrzebać w tych juniorach, bo naprawdę mamy chłopaków o wysokim talencie, o wysokim potencjale. Super, super. To mi się bardzo podoba. Będę musiał to wziąć pod uwagę. Więc tak to mniej więcej, słuchajcie, jest nakreślone, jeżeli chodzi o pierwszy skład. Oczywiście ja jeszcze tego, czy ja nie mówię, że to jest wybór ostateczny, w żadnym wypadku. To jest na razie tylko taka przymiarka. O taktyce, jak mówię, pogadamy później, tylko ja będę to musiał się przyjrzeć temu zespołowi, bo jak wiecie, nie lubię korzystać z taktyk, którymi grałem wcześniej, więc będę chciał coś nowego dla ŁKS-u nakreślić. No i teraz jeszcze słuchajcie, jak my wyglądamy na tle naszej całej ligi. Obrona. Dramat. Katastrofa. Żeby nie powiedzieć skandal. Pomoc. Ulala, kiepsko to wygląda, wam powiem. I atak. Fizycznie ligowa średnia, mentalnie też, technicznie też. No nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Jak tutaj wygląda zapowiedź sezonu? Miejsce szóste. Faworytem Wisła, Chorzów, Legnica, Arka, Płock i dopiero my. Powiem wam, że łatwo nie będzie, ale moim celem są baraże. Na pewno pierwsza szóstka jest moim celem i tego się musimy absolutnie trzymać. Tak mi się wydaje.
Tak mi się wydaje. No zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie. Nie będę już tego odcinka przedłużał, bo tak prawdę mówiąc to tylko i wyłącznie zaplanowałem sobie ten przegląd kadry na dzisiaj. Zobaczymy, co mi napiszecie w komentarzach i liczę bardzo mocno na wasze opinie w kontekście tego, jak ten ŁKS będzie wyglądał. Zobaczymy, zobaczymy, będziemy to ustawiać. Natomiast jak mówię, na pewno w kolejnym odcinku już przyjrzymy się taktyce i zagramy sobie mecz z Koroną Kielce, czyli z Ekstraklasowiczem. No i to nam pokaże, na jakim etapie w tym momencie jesteśmy, tak? No i mówię, należy się liczyć z tym, że Pirulo z zespołu odejdzie. Na razie, jeżeli chodzi o scouting, oczywiście tu nic nie ma, dlatego że nie mamy scoutów. Mamy tylko głównego scouta, ale on nam absolutnie żadnych informacji nie dostarcza. Dziękuję Wam zatem za dzisiejszy odcinek. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć! Aha! Dzisiaj ten odcinek dostaniecie prawdopodobnie w sobotę, więc zapraszam Was na streama wieczornego, dzisiejszego, sobotniego. Jeżeli się nic nie wysypie, to będziemy sobie ogrywali znowu AS Romę. Pozdrawiam. Cześć!